Zapraszam do kolejnego wykładu, kolejnego zagadnienia z tego obszaru naszego duszpasterstwa w obliczu dysfunkcji psychicznych czy też psychosomatycznych. Mówiliśmy na ostatnim wykładzie o sposobach kontaktowania się, oddziaływania czy zwracania uwagi na określone cechy pewnych trudnych doznań, odstających od normy, dziwnych, kiedy spotykamy ludzi. Jak w tym procesie duszpasterskim mamy do tego podchodzić, że jak zauważyliśmy, że jest to dziwny proces, dziwne zachowanie też duszpasterza, gdyż on jakby uczy się nie reagować w naturalny sposób to, co może być szokujące, jeśli słyszy, tylko podchodzi z wyrozumiałością, tworząc atmosferę bezpieczeństwa, by druga strona mogła otwierać się i spokojnie ujawnić pewne trudności. Teraz mamy formy. Oczywiście sposoby, tamte sposoby mówiły o konkretnym takim bezpośrednim kontakcie, kiedy rozmawiam, słucham, o co mam zapytać, czy dobrze śpi, czy dobrze je i tak dalej. Natomiast tu przyjrzymy się formom, powiedzmy, oddziaływania z perspektywy biblijnej. Jak to, bo zakończyliśmy odpowiadając na pytania, że jest bardzo zawężony sposób myślenia, który tworzy pewną taką mitologię. To znaczy, że tylko Bóg jest jedynym lekarzem dla chrześcijan. Czyli oni się nie leczą, nie muszą się nigdzie leczyć, tylko mają zabiegać u Boga o uzdrowienie i powinno to uzdrowienie przyjść. I to jest mitologia. To jest, powiedzmy, i to nie jest prawdziwe, nie jest biblijne. To jest prawda, że Bóg ma moc, tylko że, jak powiedzieliśmy wcześniej, Bóg ma też moc co do sposobu działania. Nie tylko do tego, że on ma jedną drogę, nadzwyczajną, spektakularną i tyle. Natomiast co do sposobu, czyli jest w stanie użyć medycyny i innych sposobów, żeby nieść pomoc swoim dzieciom. I dlatego teraz przyjrzymy się temu zagadnieniu pod względem form, jakie bywają. I tak, przejdziemy... Mamy życzliwość, czytaliśmy, robiliśmy wcześniej studium, zwracaliśmy na to uwagę. Cały czas trzymamy się w tej atmosferze, w tym charakterze zachowania, czyli życzliwie odnosimy się do człowieka. I to jest właśnie coś takiego, że spotykamy nawet bardzo trudnego człowieka. Teraz mam takie doświadczenie. Od stycznia pracuję na oddziale z osobami z wyrokami za przekroczenie pewnych granic, czyli są to przestępcy, którzy nawet zamordowali pewnych ludzi, zabili ich w afekcie, w stanie właśnie, powiedzmy, psychotycznym czy różnym, i dlatego też nie są zwykłymi więźniami osadzonymi w więzieniu, ale są ludźmi, którzy są pod opieką szpitalną, ale pod nadzorem, czyli to jest tak jak więzienie, tylko że z opieką szpitalną. I tam mam kontakt z ludźmi, którzy zrobili różne rzeczy i spotykam takich, o których się dowiaduję, że były niesamowite to sprawy, ale właśnie to jest to, że moje zadanie jest takie, ja nie jestem sędzią ani prokuratorem. Ja jestem psychologiem, który ma wesprzeć go i pomóc znaleźć mu równowagę. Nie? I nie wdaję się w ocenę jego czynu, nie mierzę wartości jego zachowania, że jest to straszny grzech, ciężki grzech. Ja widzę problem, który on ma, i próbuję do niego dotrzeć i prowadzę różne zajęcia. I to jest właśnie to, że czy możesz z takimi ludźmi w ogóle pracować? Jak to ich trzeba traktować? Co oni takich rzeczy złych zrobili? Tak, no z dystansu można powiedzieć, jak tak można w ogóle się odnosić do tych ludzi? No trzeba się odnosić. Życzliwie. To, że ktoś jest agresorem, to nie znaczy, że ja mam agresywnie z nim rozmawiać. I to jest właśnie ta zasada, że życzliwość, wyrozumiałość, gdzie podchodzimy do człowieka, nie wdając się w ocenę jego poglądów, nie potępiamy go za jego zachowania. I tutaj 1 Tesaloniczan 5:14 jest ciekawym tekstem, bo chcę zwrócić uwagę szczególnie na to pojęcie pocieszajcie bojaźliwych. Mamy w większości tłumaczeń bojaźliwych, albo w niektórych tłumaczeniach znajdziemy wielkodusznych. No, tak myślałem sobie, to ciekawe właśnie, fajne takie zalecenie, takie bardzo terapeutyczne, co tu zrobić, no, napominać niesfornych, czyli zwracaj uwagę tym, którzy przesadzają, którzy po prostu nie kontrolują często swoich zachowań, tego co mówią, zwracaj im uwagę, mów, czyli nie napominaj niesfornych, mów im o tym, ale pocieszać bojaźliwych. No są tacy, może tacy zalęknieni, tacy wycofania, może mają to zaburzenie osobowości unikającej czy zależnej, tacy schowani, jeszcze depresyjnej może trochę. No tak, trzeba ich pocieszać. No ale myślę sobie, ciekawe jaka tam jest użyte słowo do pocieszania, bo przecież
pocieszanie, to znaczy to jest parakaleo, powiedzmy, a bojaźliwy, no to bojaźń czy obawa w greckim to będzie fobe, powiedzmy, nie? Także fobie mamy, takie różne określenia współczesne, rozmaite. No i tutaj czytam, odkrywam, a tu oligopsychę. Zaraz. Jaki tu związek z fobe, czy powiedzmy z bojaźliwością w ogóle? Okazuje się, że w niektórych tekstach, w innych językach, w angielskim znajdziemy, w King James i innych, znajdziemy tłumaczenie, które mówi niedorozwiniętych. Okazuje się, że tekst biblijny mówi, że w grupie wierzących ludzi będą ludzie, którzy właśnie, może ta ich bojaźliwość, wycofanie będzie związana z tym, że jest pewnego rodzaju dysfunkcja w ogóle w ich ocenie rzeczywistości, ocenie sytuacji. Czyli to nam pokazuje już sam tekst, używając tego określenia, że okazuje się, że między wierzącymi mogą być też tacy ludzie. No to tłumaczenie bojaźliwi tutaj oczywiście też oddaje, bo taki człowiek jest bojaźliwym, ale ono mniej wskazuje na to, że może tu chodzić o człowieka, który może mieć dysfunkcje nawet psychiczne. A tutaj jednak tekst oryginalny, kiedy patrzymy, no używa tego określenia. No dzisiaj jest nawet taki kierunek w edukacji pedagogicznej, oligofrenopedagogika, prawda? I ona się właśnie zajmuje kwestią przygotowania ludzi do pracy z dziećmi, które mają zaburzenia rozwojowe. Czyli z kimś, kto ma pewne sytuacje niedorozwoju czy trudności. W każdym razie wrażliwość to jest kolejna modlitwa i post. Czyli mamy tutaj naukę Pana Jezusa i to, co mówiłem wcześniej, że zależy mi na równowadze. Ja nie chcę powiedzieć, że od tej pory już nie ma co czekać na cuda, bo cudów nie ma, idźmy się leczyć do psychiatry. Nie. Cuda są, bo Bóg jest ten sam i Biblia jest wciąż tak samo mądra, tak jak była 2000 lat temu, tak i dzisiaj tak samo jest mądra, a my musimy dorosnąć do tej mądrości, czyli nie rozumiesz lepiej. Masz czas, masz pieniądze, ucz się. Zapraszamy do Instytutu Biblistyki przy WBST. Zaczniesz się uczyć języków oryginalnych, zaczniesz rozmawiać z tymi, którzy tłumaczą, bo brat Piotr Zaremba, który przetłumaczył Nowe Przymierze, wraz z zespołem tłumaczy, on jest właśnie głównym nauczycielem. Mam okazję z fachowcami, ze specjalistami rozmawiać, jak studiować Pismo Święte, jak zrozumieć te trudne teksty osadzone w innej kulturze niż nasza, ale jak to przetłumaczyć, żebyśmy kulturowo mogli to zrozumieć. To jest bardzo skomplikowane, ale nie jest nieosiągalne. Jeśli człowiek chce, może się uczyć, a wtedy więcej wiesz, bo masz kontakt z surowym tekstem i odkrywasz ten surowy tekst. Może jest starożytny, ale jest niesamowicie adekwatny i aktualny dzisiaj. Modlitwa i post. Mamy sytuację, że ten rodzaj nie wychodzi inaczej jak przez post i modlitwę, mówi Pan Jezus, ganiąc apostołów, że nie radzili sobie z tym epileptykiem, z którego wygonił demony Pan Jezus. I mówi, bo dlaczego nie mogliśmy tego zrobić? Najpierw ich zganił za ich małowierność, a potem jednak mówi, że ten rodzaj nie wychodzi inaczej jak przez post i modlitwę. I można powiedzieć, to jak się ma do tego duszpasterstwa zaangażowanego, które motywuje człowieka do podjęcia leczenia medycznego, psychiatrycznego. No, czy nie wystarczy sam post i modlitwa? Nie, na pewno z pewnych perspektyw będzie taniej. Nie, bo może pastor weźmie mniej za to, że będzie się modlił, powiedzmy, a tam jednak może trzeba będzie zainwestować pieniądze. To na pewno faktycznie pod tym względem może być różnica, ale to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że jak powiedział Pan Jezus w innej dziedzinie, to należy czynić, a tego nie należy zaniedbać. To należy czynić, a to nie należy zaniedbać. To nic nie koliduje w tym, że idzie ktoś na operację, mówi, idę na operację, bracia i siostry, módlmy się. Starsi się zbierają, namaszczają go oliwą, słuchają jego wyznania grzechów i odsyłają go do szpitala i modlą się. My zakładaliśmy łańcuch modlitwy, modliliśmy się całą dobę. Co godzinę czy co pół godziny ktoś miał dyżur. Czyli była nieustająca modlitwa przez jedną dobę, czyli ludzie wpisywali się, trzecia w nocy. Ja będę się modlił. I post jeszcze dokładali. Modliliśmy się i mieliśmy efekty, że przychodziły kobiety i mówiły, że usunięto ten guz, dano na badania. Czekaliśmy 2 tygodnie i dzisiaj się dowiedziałam, że nie ma nawrotów, że jestem zdrowa, że to była udana operacja. Ktoś by powiedział, operacja, no modlili się, to po co ta operacja? To raczej cud powinien być wtedy, kiedy by nie było tej operacji. Ale była. A skąd byśmy wiedzieli, jakby nie było operacji, że nie ma tego raka?
A tak przez medycynę, która zbadała dogłębnie, stwierdziła, że nie ma, jest wyczyszczone. Oni potwierdzenie przynieśli do naszej modlitwy. Że słuchaj, ale oczywiście nie powiedzieli, że dobrze się modliliście. Nie, no ktoś tam, jakiś lekarz powiedział, no cud, to był cud, proszę pani. Oczywiście, że on w innych kategoriach może użył tego słowa cud, a nie jako głęboko wierzący. Ale ta osoba wierząca wiedziała i mówi, że mnie odczuwała taki spokój w trakcie całego procesu bycia w szpitalu. I to jest właśnie przykład. Post i modlitwa, a z drugiej strony robienie tego, co do mnie należy, co jest w zasięgu moich możliwości. I to jest ta kwestia. Dalej, modlitwa starszych, to co już napomknąłem, modlitwa z namaszczeniem oliwą. Bardzo ważna rzecz, żeby stosować kwestię oczyszczenia duchowego. Żeby, i to jest taki proces już taki bardzo intymny, gdzie pastor czy duszpasterz, który jest odpowiedzialny za tą modlitwę, żeby no, rozmawiał bardzo szczerze, autentycznie z osobą, która potrzebuje tej modlitwy i namaszczenia. I że nawet stwierdzić i powiedzieć to, co Biblia mówi, że słuchaj, nie ukrywaj, bo Biblia nam mówi, żebyśmy pochopnie rąk na nikogo nie kładli. Nie wprowadzaj nas w pewną niezręczność, że my będziemy gorliwie się modlić, a nie będzie efektu. Będziemy się zastanawiać, co się dzieje, a się okaże, że ty ukrywasz grzech, a my wszyscy czujemy się winni, że nie podołaliśmy, podczas gdy ty zablokowałeś dostęp Bożej łaski, dlatego że grzech oddziela cię od Boga. Powiedz, co się dzieje. Otwórz serce, powiedz, co sumienie ci mówi, a ja ci powiem, co ja widzę u ciebie, jak to odbierasz. I wtedy to jest pewien proces przygotowania, że duszpasterski proces przygotowania prowadzący do oczyszczenia. Czy może komuś musisz coś wybaczyć? Może masz do kogoś żal, że coś się wydarzyło w twoim życiu? Teraz jest czas, żeby wywrócić, jakby powiedzmy mówiąc, serce jak worek na lewą stronę i wysypać nawet paprochy z niego. Dlaczego? Bo za chwilę będziemy chcieli włożyć na ciebie ręce i w imieniu Jezusa namaścić oliwą. I oczekujemy, że to słowo nie wraca puste i wykona swoje zadanie. I to jest bardzo ważna rzecz, że praktykujemy to. I tak jak powiedziałem, praktykowaliśmy przed posłaniem osoby na operację. Kiedyś, bo przywiozłem też z Izraela fajne, chociaż tu nie chodzi o to, że oliwa do namaszczenia musi być z Izraela. To nieprawda. Może być rzepakowy. Także po prostu oliwa. Nie? Także powiedzmy, ale ktoś mi podarował oliwę z Jerozolimy. Ona była z olejkiem różanym, z cynamonem, z kardamonem, z goździkiem. No pięknie pachniała. Jak się otworzyło flakonik, zapach się rozszedł. No i byłem właśnie tam w tej szpitalu. To był wieczór, już nas puścili, bo nie chcieli nas puścić, ale mówi, że jestem duchownym, że tu jest wierna, która będzie jutro rano do Krakowa na operację jedzie, operacja guzu głowy w mózgu. I mówi, no i nie wiemy, jak to będzie. No poprosiła o takie namaszczenie. A, ostatnie namaszczenie. No nie ostatnie, ale po prostu namaszczenie. No bo raczej się kojarzy z namaszczeniem, że jest ostatnie, nie? W większości. No to poszliśmy, no i pamiętam, że przyszliśmy do tego, już przygaszone światła tam przy łóżeczkach się palą na tej sali, chyba z 6-8 osób na tej dużej sali było. My przychodzimy do tej siostry, tam otwieramy ten flawień, pomachaliśmy, a te wszystkie panie wstały, ale pachnie ładnie. Patrzymy tutaj, zapachem żeśmy rozbudzili. Pomodliliśmy się, włożyliśmy na nią ręce. Te wszystkie osoby usiadły, też skłoniły głowy. Jakoś zaangażowały się w to. Pobłogosławiliśmy też wszystkich od razu tam modląc się i poszliśmy. Pojechała do Krakowa, zrobiono jej tą operację, usunięto i żyje do dzisiaj, funkcjonuje bardzo dobrze. I właśnie jej też ten lekarz powiedział, że pani ma wiele szczęścia, to był cud, nie? Mówi, że to tak ładnie, fajnie poszło, nie? I ona wiedziała, że cóż, cud. Tam się rzesza ludzi wierzących modliła. Tam zrobiliśmy to, co jest zgodne ze Słowem Bożym. Nastąpiła ingerencja Pana Boga. Znów. Przez co? Przez ręce chirurgów, którzy z kolei sami potwierdzili, że jakoś to fajnie poszło tym razem, nie? Bo bywają komplikacje. Oni sami potwierdzają często to, że ty dobrze wiesz, poszło, bo ja się modliłem, nie? A czasami niektórzy już dzisiaj mówią, to proszę się modlić. Proszę się modlić. Jak wie, że powiedzmy pastor rozmawia z nim, no to czasami ci lekarze nawet mówią, że sami powiedzą,
żeby się modlić po prostu, że nie ignorują tego wcale. Wcale nie twierdzą, że tu jest medycyna, proszę Pana, to my się znamy nad tym, tu Boga nie potrzebujemy. Nie spotkałem takiego lekarza, żeby w ten sposób powiedział. Ale bardzo są wdzięczni, jeśli mówimy, ja się o Pana będę modlił, to oni podziękują. Nie powiedzą, że ja, proszę Pana, jestem ateistą, nie życzę sobie takich treści. Nie spotkałem takiego lekarza. Może jacyś inni ludzie tak mówią. Dlatego warto to zobaczyć, że zachowanie równowagi. Modlę się, angażuję się duchowo maksymalnie jak mogę. Dwa, korzystam z możliwych, dostępnych sposobów na to, żeby zaradzić problemowi. Wyznawanie grzechów, o tym, o czym mówiliśmy wcześniej, co jest bardzo istotne, bo grzechy są tym, co nas oddziela od Boga. I czasami długo zastanawiamy się, niekiedy nie ma. Oczywiście są różne przyczyny pewnych doświadczeń w naszym życiu, bo widzimy Hioba, który nie zgrzeszył, a jednak Bóg go poddał próbie. Dlatego też nie możemy pochopnie oceniać, że jeśli ktoś jest chory albo na chorobę przewlekłą, to sam sobie winien jest, bo jest grzesznikiem. Ja miałem takie opinie od niektórych wierzących w moim doświadczeniu, kiedy syn nasz, już żeśmy mieli diagnozy o urazie okołoporodowym, o tym stopniu jego upośledzenia i tak dalej, że chodziły opinie różne, że my musieliśmy nieźle nagrzeszyć, dlatego Bóg nas ukarał takim dzieckiem. Podstawowe błędne założenie. Bóg nikogo nie karze dziećmi i niepełnosprawnymi, ani chorobą dzieci. To nie jest kara wymierzona w ciebie. To jest doświadczenie. To ty możesz być może odpowiedzialny za to, że coś tam zaniedbałeś, ale to nie są metody karania przez Boga, że daje ci chore dziecko albo chorą osobę w rodzinie, żeby ciebie ukarać. Nie wiem, skąd tak prymitywne i głupie myślenie bywa, nawet u wierzących, ale bywa. Bo bardzo prosto i też jest kolejna mitologia, że jak jest coś zło, to grzech, a jak grzech, to oni to zrobili. Nie? Co ty wiesz na ten temat? Jakie masz prawo, żeby powiedzieć, że ma niepełnosprawne dziecko, bo jest grzesznikiem? I bój się Boga, bo Bóg jest jedynie sędzią. Nie wypowiadaj takich słów. I dlatego to jest bardzo ważna rzecz, żeby nie poddawać się takim sprawom. Ja miałem to, nosiłem na sobie ten ciężar, że ciężko mi było po prostu, bo to mnie bolało po prostu, że ktoś w taki sposób opiniuje, oceniając mnie. No oczywiście sam myślałem, że no faktycznie aż doskonały taki nie jestem, ale czytam w Piśmie Świętym, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Naprawdę? To nie tylko ja? Patrzę, no ale oni przecież tak mówią, jakby byli święci. No tak mówią, no bo taki jest człowiek. I to się nazywa projekcja psychologiczna. Wiecie, na czym ona polega? Właśnie na tym, że akcentuję u drugiej osoby te problemy, które są mi bardzo bliskie. Ale robię to w taki sposób, żeby wszyscy inni odwrócili uwagę ode mnie, ale skoncentrowali się na nim. Dlaczego projekcja? No bo nawet projektor weźmy pod uwagę. Idziesz do kina, to co oglądasz? Ekran czy projektor? No ekran oglądasz. No ale czasami zerkniesz, patrzysz, a skąd to światło leci? No to leci taka struga światła. No tam jest projektor, tylko ty idziesz do kina, nie oglądasz projektora, tylko ekran. I na tym polega projekcja. Akcentuje u kogoś pewne problemy i jeśli ludzie wypowiadają bardzo radykalnie, a to jest grzesznik i tak dalej, to jeśli będziesz miał odrobinę refleksu, to zapytaj go, a co u ciebie w tej kwestii? A jak ty sobie radzisz? To zobaczysz, że albo nabierze wody w usta, albo zmieni temat. Albo jak przez telefon, ty słuchaj, jakoś zasięg wysiadł i się wyłączy po prostu. Dlaczego? No, bo Biblia mówi jasno, jak Pan Jezus mówi, jeśli ktoś z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Czy niech pierwszy wypowie nawet słowo. Dlatego to jest trudne, bo czasami człowieka uderza faktycznie, no czuję się, no nie jestem aż taki doskonały. No tak. Ale przyjdź do Boga takim, jakim jesteś. Wyznaj te grzechy. Oczyść się. Ale też nie przyjmuj na siebie tego, że ty jesteś najgorszym ze wszystkich, dlatego Bóg cię nie wysłuchuje, bo to nie jest prawdą. Natomiast no, lubimy tak powiedzieć i jeśli tak mówimy, jesteśmy bardzo nieroztropni i krzywdzimy pewnych ludzi, którzy są w stanie akurat kryzysowym. Nie należy, bo Biblia nawet zabrania, byśmy osądzali kogokolwiek. Jeśli już, osądzaj zachowanie. Czyli jeśli ja jestem winien choroby mojego syna, to powiedz mi, który to był grzech, który zaważył o tym. Co wiesz o mnie i czy byłeś świadkiem tego, co ja złego zrobiłem? Porozmawiajmy o tym. Pytanie, kto wie i co? Jeśli widział, no bo ty tak krzyczałeś. Jeśli Bóg za krzyczenie każe chorymi dziećmi, to bójcie się wszyscy. No nie. I wtedy pokazujemy, że czy Bóg jest nieroztropny? Czy Bóg jest
impulsywnym agresorem, który nie wie, co robi, który się wzburza z powodu tego, że ktoś tam akurat zgrzeszy i on od razu zrzuca na niego górę kamieni. Kogo ty robisz z Boga? Mówiąc takie rzeczy, że pewno was Bóg ukarał. Przecież ty robisz z Boga po prostu niepoczytalnego gościa. Bój się Boga, że w ten sposób mówisz. I to jest bardzo ważne, wiecie, żeby uczyć. To nie znaczy, że mamy milczeć na temat grzechu. Mamy mówić wprost, ale mamy napominać, tak jak mówiliśmy. Bierzesz człowieka i mówisz mu wprost. Słuchaj, widzę, że źle się zachowujesz. Tak mi się wydaje, ale mówisz mu wprost. Widzisz, no tutaj krzyczysz tam. Wiem, że przeklinałeś coś tam. Tam jakieś głupie żarty mówisz. No jeśli potrafisz to określić, to mów mu wprost, ale jemu wprost, żeby on widział, co konkretnie u niego jest. Ale nie operuj określeniami, jesteś grzesznikiem. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Musisz wyznać grzech. Wszyscy powinniśmy wyznać, ale który? I wtedy to jest bardzo ważna taka rzecz. Nieumiejętność czy zaniedbanie tej sfery powoduje, że chowamy poważne rzeczy pod dywan, a zajmujemy się biciem piany. To znaczy drobiazgami zupełnie, czasami wcale nie gorszymi od tych, które gdzieś są ukryte. Też zdążyłem zauważyć w tej służbie duszpasterskiej 30-paroletniej w zborze, bo to są zwykłe mechanizmy społeczne. Tu jako chrześcijanie my operujemy i posługujemy się zwykłymi mechanizmami relacji społecznej, grupy. I chociaż mamy swoje poglądy, poglądy tu nie mają znaczenia. Mechanizmy odruchu, wypowiedzi, reakcji, zmowy społeczne. Co to znaczy? Że jakoś nam nie usłyszeliśmy plotkę o tamtym, jakoś tak powiedzmy, no straszna rzecz u niego się stała, ale cieszy, nie? Powiedzmy, nie? Bo kogoś nie lubimy, nie? Łatwiej chwytamy te rzeczy. Skąd to się bierze? Przecież jesteśmy chrześcijanami. Jesteśmy ludźmi też. I pamiętajmy o tym, że mamy ludzkie odruchy. A diabeł na tym gra. Jeśli jesteś nierozważny, to nawet możesz usłyszeć, tak jak apostoł Piotr. Idź precz ode mnie, szatanie, że staniesz się narzędziem szatana, bo w niewłaściwy sposób zaczniesz mówić o kimś albo do kogoś. Uważaj na to. Dlatego podejdź do człowieka lepiej z wyrozumiałością, z życzliwością. Mów prawdę. Prawdę o tym, co widzisz, a nie co się wydaje. Bo to jest zupełnie inna różnica. Co widzisz? Zdenerwowałeś się, widzę, że krzyknąłeś. Co się u ciebie dzieje? To są fakty. Ale jesteś nerwusem, to jakiś niepoczytalny jesteś. Zaraz, zaraz, to jest twoja opinia. To jest różnica, dostrzegacie tę kwestię, prawda? Adaptacja, dostosowanie. Apostoł Paweł, do którego już parę razy odnosiliśmy się właśnie, jest przykładem adaptacji. Co to znaczy? Dostosowania, przystosowania do, jeszcze trochę więcej na koniec powiemy, do sytuacji, w której się znalazł. On prosi Boga, błaga. Ale co otrzymuje? Sam apostoł Paweł. Czyli to nie ma żadnego względu na osobę? Przecież no, taki cenny człowiek dla Kościoła, połowę z tekstów, prawie połowę z tekstów Nowego Testamentu, bo 13 na 27 są autorstwa samego Pawła. I Bóg go nie oszczędzał? Że on tu prosi, żeby go uzdrowić? Przecież nie zauważył Bóg, że przecież on tam marzył o tej Hiszpanii? Dałby mu pojechać do tej Hiszpanii, no, chociaż tutaj też ciepło było w Grecji, ale pojechałby do Hiszpanii, zobaczył, jak tam się dzieje, a tu nie pozwolił mu. No, do Rzymu doszedł i został tam ścięty, powiedzmy. No, szkoda, że tak. No, tak po ludzku możemy patrzeć, ale okazuje się, że apostoł Paweł miał zupełnie inną opinię na ten temat. On prosił, ale jest świetnym przykładem, że pogodził się z tym, otrzymał informację i zmienił, zobaczcie, patrzenie na to, ocenę. Bo wcześniej błagał, bo traktował to jako policzkowanie szatana, czyli jakby naigrywanie się z szatana, osłabianie, jakby działanie przeciwko niemu, blokada, bariera, którą szatan na niego nakłada, bo tak powiedział, jakby policzkował go szatan przez ten cierń wbity w ciało jego. Ale kiedy dowiaduje się, że wystarczy ci, że będziesz się opierał na mojej łasce, nie zabiegaj o to, żeby ten cierń koniecznie wyciągać, czymkolwiek jest ten cierń, mówi, bo im bardziej będziesz słaby, tym większa moc będzie widoczna w tobie. I Paweł zmienia sposób myślenia. Zobaczcie, zmienia sposób myślenia. On przestaje zabiegać już. Trzykrotnie prosiłem. Zobaczcie, on wymienia, że u niego ten etap proszenia się zakończył, bo otrzymał odpowiedź, zmienił sposób myślenia i sposób zachowania i działania. Czyli dostosował się. Mamy kolejny przykład. Apostoł Paweł chorował na chorobę przewlekłą. Albo jeśli już nie nazywamy choroba, bo przecież nie powiedział, że był chory.
powiedział w Galacjan, że był chory. Prawdopodobnie o to samo chodziło. Ale tutaj mówi, że cierń wbity w ciało. No, widać, chyba medycyna nie była na takim poziomie, a szczególnie chirurgia, żeby dokonywać operacji i wyciągać jakieś wbite ciernie w ciało. Sądzę, że raczej jest to metafora. Metafora, a nie faktyczna dolegliwość, że wbity był cierń, bo na tamte czasy już sobie radzono w tej kwestii i robiono chirurgiczne zabiegi. Zatem cierniem była pewna dolegliwość, która mu bardzo uprzykrzała życie, o której myślał, że jak będzie usunięta, on będzie sprawniejszy w służbie dla Pana. Ale usłyszał od Boga, jakby parafrazując, ja nie potrzebuję twojej sprawności super stuprocentowej fizycznej. Wystarczy, jeśli będziesz mi ufał i polegał na łasce. I apostoł Paweł, tak jest mój Panie, chlubić się będę zatem. Zatem wiecie co, im słabszy jestem, to jest większa okazja, żeby Bóg zamanifestował swoją moc. Wiecie, to wymaga wielkiej pokory. Zgodzić się na to, że nie zmieni się coś, co do tej pory uważałem, że unieszczęśliwia, utrudnia moje życie. I jeszcze patrzeć na to, że to jest sposób na to, że częściej będę widział Bożą manifestację Jego mocy. Bliski Pan jest tym, których serce jest złamane. Znowu stereotyp się rozpada. To nie tam jest bliskim, którzy emocjonalnie, wydaje się, ze łzami podnoszą modlitwę do Boga i mówią, że czują dotknięcie serca. Ja czuję się taki samotny, odrzucony, muszę się zgodzić ze słabością. A tutaj właśnie to się dzieje. Marek Aureliusz, to cesarz, filozof, czyli filozof na tronie, tak go nazywali w II wieku, napisał taką pewną modlitwę i ona, jej początek został zaadaptowany przez, powiedzmy, kluby anonimowych alkoholików. Ale jest niesamowitą modlitwą. Całą możecie znaleźć w internecie, na pewno się znajdzie. W ogóle teksty Aureliusza są ciekawe, bo on był stoikiem. Okazuje się, że stoickie cechy posiada nauka na przykład przy powieści Kaznodziei Salomona, mądrościowe księgi, Pisma Świętego. Są bardzo stoickie. A co to znaczy stoicyzm? Równowaga. Kontroluje emocje. Nie ma skrajności. Ja staram się rozumieć sytuację, zanim przygotowuję odpowiedź. Nie jestem impulsywny, jestem proaktywny. To jest dzisiaj bardzo modne też słowo. Zobaczcie, w biznesie, w różnych rzeczach. Bądź proaktywny, nie reaktywny. Czyli czekasz na bodziec, dopiero będziesz się ruszał. Nie. Przewiduj różne sytuacje i zastosuj pewne działania. I to jest właśnie proaktywny sposób myślenia. Stoicyzm jest tego rodzaju też doświadczeniem. I ten Marek Aureliusz pisze: Boże, użycz mi pogody ducha, abym zaakceptował to, pogodził się z tym, czego nie mogę zmienić. Daj mi odwagi, bym umiał podjąć działania, żeby zmienić to, co jest w zasięgu moich możliwości. I daj mi mądrości, bym umiał odróżnić jedno od drugiego. Niesamowite, co? Tak jakby był chrześcijaninem, prawda? Co ciekawe, że modli się do Boga, pytanie do jakiego? Bo on się modlił. Może się modlił już do Boga. Może nie nazywa go, że do tego Boga, w którego Żydzi wierzą, do tego Boga, o którym słyszał, że chrześcijanie wierzyli. Tego nie wiemy, ale wiemy, że mówi Boże. Czy nie? O bóstwa moje wspaniałe, powiedzmy, pantonie bóstw. Nie, mówi do Boga jednego. I mówi, pogoda ducha, by pogodzić się. To jest sztuka. I czasami w duszpasterstwie, myślę, że medycyna paliatywna jest jakby w tym momencie, chociaż może bardziej się redukuje dyskomfort przeżywanych pewnych dolegliwości, ale jakby w tym kierunku idzie, żeby... Bo prawdziwe, dobre samopoczucie osiągamy wtedy, kiedy godzimy się z tym, co jest. I na to nie ma leków, żeby umieć się pogodzić z tym, co jest. Leki później fajnie wykonują swoją rolę, bo ja załatwiłem sprawę najważniejszą, fundamentalną. Zaakceptowałem moją chorobę. Zatem przyjmuję leki z wiarą czy z chęcią, że wiem, że one mi są potrzebne i ja będę dalej funkcjonował. Ale na czym się koncentruję? Nie koncentruję się na lekach. Ja koncentruję się na tym, co jeszcze mogę w tym życiu zrobić, pomimo mojej choroby i leków. I to jest właśnie ta adaptacja, do której jeszcze dojdziemy potem. Dwa poziomy nadziei. Nazwałem to w taki sposób, bo opiekując się duszpasterską tym chłopcem jeżdżącym na wózku, który głową ruszał tylko, ale dobrze ruszał głową, bo skończył maturę, skończył magistra i skończył licencjat na wózku, pisząc na komputerze ustami. Czyli miał kropeczkę, naprzeciwko kamera, to był kursor na ekranie, wdychał
to był chyba prawy klawisz, wydychał, to był lewy klawisz i klawiaturka. I pisał, ciach, ciach, maturę pisał, wszystko. Znalazł pracę nawet po studiach i pracował, obsługiwał jakąś tam stronę w internecie, przesuwał pewne materiały na przetargi i tak dalej. Pracował, będąc człowiekiem w takim stanie. A przy tym jeszcze towarzyszył mi w koncertach, gdzie udzielał się i mówił. I to było tak, że rozmawiając, żeśmy wypracowali, że są takie dwa poziomy nadziei. Jeden to doczesny. Co robimy? Obserwujemy w internecie, kto robi przeszczepy czwartego, piątego kręgu tego przestrzeni, tego rdzenia. Czy te przeszczepy rdzenia się udają? Jakie są tego skutki? Robiono to na zwierzętach. Łamano celowo karki, potem ingerowano chirurgicznie, by robić. I okazało się, że we Wrocławiu coś tam już zaczęto robić. Nawet się skontaktowaliśmy, ale tamten chirurg powiedział, że jeszcze oni dopiero raczkują, a w jego przypadku, kiedy on kompletnie nie ma już czucia, mówię, jest ryzyko, że on może umrzeć nawet. A jeśli już, to możemy osiągnąć efekt powrotu 10%. A mówię, lepiej jakbyś poczekał, może 40% za rok czy dwa. To było dobrze, że szkoła fizykoterapii, gdzie masażyści, fizykoterapeuci potrzebowali ćwiczyć, jeden człowiek przyszedł, zaproponował i co drugi dzień przychodziła grupa studentów i wszyscy go masowali. Zatem on non-stop codziennie miał masowane mięśnie. Czyli to nie było tak, że leży jak kłoda, powiedzmy sparaliżowany człowiek, mięśnie nie pracują. Non-stop ćwiczono palce, wszystko, tam przychodzili na godzinę codziennie, bo też było to zupełnie świadome. Bo gdyby wróciło czucie i nerwy, to już tym mięśniom będzie łatwiej powrócić do pewnych czynności, bo to jest dopiero cud po 40 latach chromego postawić. Tam nie ma już mięśni. A jednak apostoł Piotr w imieniu Jezusa postawił. Taki jest nasz Pan, On może to zrobić, ale może też tak zrobić, że może na skutek operacji, po operacji człowiek poprzez długą rehabilitację dochodzi do jakiejś tam sprawności. Dziękuję Bogu, że znów się może nie tak dobrze, ale całkiem nieźle ruszać. A może Pan Bóg uczynić cud, tak jak w jego przypadku. Żywił nadzieję na tu i teraz, że odbędzie się operacja, a druga nadzieja, którą powiedział i nawet dziennikarz artykuł taki napisał, w niebie to się nachodzimy. I on tam opowiada o tym, że, bo on mówi, ale ty byś nie chciał chodzić? Mówi, nie, no pewnie, żebym chciał, nie? A nie, że ci tak, no co ty, no cóż, no co ja poradzę? No stało się, jestem, chodzę, nie? Ale ja w niebie to się nachodzę. No skąd to się brało? No czytaliśmy Słowo Boże, dostaniemy nowe ciała. Nie będzie, utrze wszelką łzę, usunie wszelkie boleści. Tam nie będzie ciało obciążone grzeszną naturą i jego skutkami. Tam będzie zupełnie nowe ciało. Nawet sobie w głowie nie jesteśmy w stanie wyobrazić, jakie ono będzie. Jezus, który jadł za postałami i przechodził przez drzwi, a jedzenie nie zostało na drzwiach. O, to jest ciekawe, nie? To jest właśnie wspaniałe ciało. Tak Biblia pokazuje nam, nie? Że tu widzimy tylko cienie rzeczy przyszłych, że tak powiem. I on żył tą nadzieją. Kiedy mówiliśmy o śmierci, on zaczął się, jak się modlił, jemu oczy się tak błyszczały i tak, z takim uśmiechem, jakby ktoś mu mówił o wycieczce do Izraela. zaraz. Dlaczego? On mówi, ja się nie boję śmierci, ja wiem, komu zaufałem. Ja wierzę w Jezusa. Czyli człowiek miał dwa poziomy nadziei. Tu i teraz korzystamy ze wszystkiego, co tylko jest możliwe i właściwe, a jeśli nie, to i tak tam będę miał. Życiem dla mnie Jezus, śmierć jest zyskiem, to powiada apostoł Paweł, który te same nadzieje żywi. Doczesna, ale wiecie co, przykrzy mi się tutaj, nie chce mi się być, ale ze względu na was, wierzcie, że mnie to kosztuje, ale zostanę. Apostoł Paweł jakby chciał to powiedzieć, że on by wolał być z Chrystusem, ale ze względu na Kościół dobrze pozostanę, żeby was wspierać. Ale wiecie co, że ja zapominam o tym, co za mną. Ja zmierzam tam. W niebie, tam mnie czeka nagroda. Tym tęsknię i żyję. Czy ktokolwiek może zagrozić takiemu człowiekowi? Czym? Co on straci? Zabijemy cię. Proszę bardzo, będę tylko szybciej tam, nie? To jak mu można zagrozić? Jak go wyprowadzić z równowagi? No nie, to on może siłą swojego spokoju, opartego na wierze w Ewangelię, oddziaływać na ludzi. Taki był ten Piotr. Mówią, że mówi, nie wiem, jak to zrozumieć, żeby od tak skaloczonego człowieka można było tyle otrzymać pogody ducha. Ludzie, kochani, to my z powodu drobiazgów rozpadamy się. Nauczycielki płakały, mówiły. Nas martwią głupie rzeczy i płaczemy. A mówi, a ten z uśmiechem nas pociesza, zachęca. No to jest prawdziwy Bóg, nie? Apostoł Paweł
właśnie tak działał. Dwa poziomy nadziei. Właśnie można powiedzmy, pierwsza nadzieja doczesna. Rób to, co jest w zasięgu twoich możliwości. Apostoł Paweł uczy. A tutaj apostoł, najpierw zaczynamy od kaznodziei Salomona, który powiada: to, co się natknie na twoją rękę, czyń tu i teraz, bo tam, dokąd pójdziesz, nie będziesz miał wpływu. Żeby nie było tak, że pójdziesz do nieba: Panie, widzisz, no czekałem tyle, modliłem się, żebyś ty zrobił pewne rzeczy. No to Bóg powie: a dlaczego nie robiłeś? No bo czekałem na cud. Ale na co czekałeś? Bo cud to oczywiście, to jest moja sprawa, ale ty mogłeś robić pewne rzeczy. Dlaczego pewnych rzeczy nie robiłeś? Nie, bo pytanie, czy rzeczywiście patrzysz na to, co jeszcze możesz zrobić? Czy pogrążasz się w smutku, w ważeniu strat, jakie ponosisz z powodu choroby i już umierasz? Już nie ma dla ciebie sensu życia, bo mam dysfunkcję, ja nie chcę jej mieć, to wszystko nie ma sensu. Tak jest to myślenie ludzi, którzy poddają się temu i to są właśnie takie zaburzenia depresyjne w procesie rozwoju różnych chorób, gdzie oni tracą wolę życia, tracą chęć i wtedy przychodzą te rzeczy, że przestają wierzyć w sens nawet leczenia, bo nie mają motywacji, żeby żyć dalej. Dlaczego? Bo się skoncentrowali na tym, że czegoś im brakuje. I dlatego to jest bardzo ważna rzecz. Pomóż człowiekowi odkryć, co jeszcze ma w swoim życiu, co może zrobić. To zrobiliśmy z tym Piotrkiem. Mówimy: dobra, Piotr, musimy się zastanowić, co można zrobić z tym życiem, które ci zostało. No, pytania, co można zrobić, człowieku? Czy nie widzisz, kogo masz przed sobą? Siedzi człowiek, który tylko rusza głową. Co tu można zrobić? Słuchajcie, był tak zaangażowany, że on pisał do tych ośrodków, organizacji wspierających osoby niepełnosprawne, że kupiono mu za 70 tysięcy wózek z klimatyzacją fotela. Czyli on siedzi długo, wiele godzin, ale tam były otwory, gdzie po prostu klimatyzacja była. Był obrót powietrza, czyli odleżyn nie było. Dwa, ten wózek, jak on przełączył, on się pionizował, żeby go podnosił, wstawał. A dwa, jeszcze jeździł po ulicy, światła, kierunkowskazy, wszystko, mógł się poruszać samodzielnie. 70 tysięcy, w tym czasie Skoda Octavia tyle kosztowała, powiedzmy, nie? Ale on to pisał, dobijał się, mamę wysyłał do biur, żeby chodziła. On był bardzo aktywny, po prostu co robił z tym życiem? No maksymalnie. Ja znam bardzo dużo młodych ludzi, którzy 10% nie zrobili tego, co on zrobił, a są zupełnie zdrowi i się zastanawiają nad sensem swojego życia. Człowieku, wiesz co, jak gdyby była możliwość, żeby cię na tydzień zamknąć w jego ciele, żebyś poczuł, co to znaczy strata, a potem pozwolono ci wrócić, oj, wtedy byś dopiero mówił: o, jestem niesamowicie szczęśliwy, ja wszystko mam, ja tu niczego mi nie brakuje, ja wszystko mogę. Tak, czy musimy przeżywać tak drastyczne doświadczenia, żeby docenić to, kim jesteś i co masz? Czy musimy uczyć się właśnie od ludzi, którzy są okaleczeni, a którzy zawstydzają nas w wdzięczności, w aktywności? A my nie mamy czasu, zmęczenie, bo to, bo tamto. A co robią ci ludzie? Czy musimy czekać, że biedni ludzie więcej złożą na ofiarę, gdy usłyszą, gdy ktoś cierpi, niż ja, który może mam dużo pieniędzy i ważę, a tu takie, że no mogę tyle jeszcze jakoś tam dam, nie? Ale z wyrachowaniem. Ten biedny nie patrzy, nie rachuje. No głupi, bo mu będzie brakować. Myślisz, że z tego powodu mu zabraknie? Jak Bóg by ci dał szansę prześledzenia sytuacji, czy ten biedny człowiek, który okazał się hojny i nie pomyślał o stratach, jakie rodzina poniesie, rzeczywiście poniósł te straty? Nie wierzę. Bo Biblia mówi: nie spotkałem sprawiedliwego, który by głód cierpiał. Bóg nie jest dłużnikiem tych, którzy mu się ofiarują. I to jest właśnie też ten właśnie przykład. Doczesna, powiedzmy, doczesny poziom nadziei. Nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je pielęgnuje. Oto pytanie, ale zaraz, tu, bracie, tu jest mowa o małżeństwie. O, to tym bardziej. To tym bardziej dbaj o żonę, mężu. To jest twoje ciało. Dbaj żono o swojego męża. To jest twoje ciało. Dbaj o relacje, o bliskość. Nie dopuszczaj do, że noga w jedną stronę pójdzie, druga w drugą, bo to już nie jest ciało. Ciało musi być blisko siebie, nogi przy sobie, czyli miejsce męża jest przy żonie i żony przy mężu. Dbamy o te rzeczy. Planujemy życie, pracę. Planuj tak, żeby to nie zaszkodziło twojemu zdrowiu. Nie, jakoś się z żoną dobrze mamy. Na pewno? Miesiąc jesteś za granicą, a jeden dzień wpadasz tutaj, to się macie dobrze?
Pewny jesteś, że jesteś dobrze? Pewna jesteś? Spójrz na to, właśnie o to chodzi. Tutaj nigdy ciada osoba nie ma w nienawiści. Tu mówimy o małżeństwie, ale teraz dotknijmy kwestii właśnie ciała i indywidualnego człowieka. Czy rozumiesz, że właśnie to ciało, które masz, masz obowiązek nie mieć tego w nienawiści, ale pielęgnować się i troszczyć się o nie. Co to znaczy? Kiedy pojawiają się objawy jakiejś dysfunkcji, reagować na to. Nie tylko tak, że Panie, prosimy Cię, a jak nie, to niech będzie Twoja wola. No nie przypisuj Bogu woli, kiedy Ty jesteś leniwy i opieszały. Nie twierdź, że taka była Jego wola, bo On jeszcze zagrzmi i powie, że nie wplątuj mnie w swoje bardzo złe zachowanie, w swoje lenistwo i opieszałość i nieposłuszeństwo mojej woli. I nie nazywaj tego pokorą i wiarą, podczas gdy nie chce ci się po prostu zadziałać. Wstań i szukaj mnie. I ktokolwiek będzie szukał, znajdzie mnie. Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Czy szukasz naprawdę Pana? Czy szybko przechodzisz do porządku dziennego? Widać, Pan nie chciał. Co widać? Że Ci nie odpowiedział dzisiaj na modlitwę? To nie chciał? Nie wkładaj w Jego usta takich słów, bo On tego się wcale nie wypowiedział. Jak długo Go szukałeś? Jeśli szczerze ktoś szuka, to prędzej czy później znajduje zrozumienie przynajmniej. I duszpasterz jest tą osobą, która właśnie musi pomóc. Właśnie w ten sposób może czasami rozmawiać. Że ktoś zbuntowany przeciwko Bogu stawia argumenty. Prosiłem, modliłem się. Powiedzieć mu, o co prosiłeś, jak się modliłeś, jak długo i jakie masz tego efekty. Czy jak myślisz, co ci Bóg chce przez to powiedzieć, że nie odpowiedział ci w taki sposób. Zastanów się, co dzisiaj masz. Co zrozumiałeś przez to doświadczenie, przez oczekiwanie na uzdrowienie, przez cierpienie, przez którego przeszedłeś? Co rozumiesz dzisiaj, jak patrzysz na życie, na świat, na twoją rodzinę, na wartości? Jak go poprowadzisz w tym kierunku, on powie ci później, otworzył oczy, że nie jest to tak. Tak jak pozwoliłem pewnej żonie, żeby poubolowała na męża. W pewnym momencie opowiada i mówi za chwilę, taki żyje, bo on to robi i tamto. Za chwilę mówi, wie pan co, jaka jestem wredna? No przecież co się stało? Przecież o mężu było. Ona usłyszała siebie, mówi, ten mój mąż biedny jest ze mną. No, nie chciałem przytakiwać. Powiedzmy, nie wypada mi jako psychologowi. Prowadziłem, ale cieszyłem się, że to nie ja jej powiedziałem, nie? Bo może byłaby ostatnia wizyta, powiedzmy, nie? Natomiast ona sama doszła do wniosku, ale ja jej stawiałem tylko pytania. A ona sama doszła do wniosku, że to nie jest tak, jak wcześniej myślała i myślała, że z tego powodu jest nieszczęśliwa. Patrzy, nieszczęśliwa jest, bo ona głupio myśli i musi zmienić swoje myślenie. Nie wiem, nie wróciła do mnie to albo coś się złego stało, albo się polepszyło po prostu i tyle, i nie potrzebuje mnie. W każdym razie wiem, że wyszła ze zmianą myślenia i niesamowitą, że zaczęła doceniać, że taki mąż jest. Myślę, chyba nie będzie źle, jak wróci w takim stanie, żeby mężowi wskazać. Także nie ma ciała w nienawiści, czyli żywi je, pielęgnuje. I to tego dotyczy. Czy ja mam podjąć leczenie? No a co Bóg oczekuje od ciebie? Dał ci ciało. No ja się modliłem i odpowiedział. Okej, to jest jedyna forma, że coś się musi cudownego stać. Możesz pójść do lekarza, coś zrobić, zbadać się, a może wprowadzić jakieś leczenie. Czy robiłeś to i okazało się, że leczenie pomogło i się poczułeś lepiej? To co? To Bóg to zrobił? Diabeł to zrobił? Kto to zrobił? Jak to się stało, że ty jednak jesteś zdrowy, nie? Zacznij rozważać i widzieć, że ten Bóg jest wszędzie. Ten Bóg jest w rozpoznaniu lekarskim i w terapii, którą ci daje. Odbieraj i dziękuj Bogu za to, a nawet właśnie powiedz, dziękuję Bogu za Pana, Panie doktorze, albo Pani doktor. Ja się o Panią modlę, niech Panią Bóg błogosławi. No, mogą czuć się różnie tam, a czasami powiedzą, dziękuję bardzo, bo okaże się, że też jest wierzącą osobą. Może nie z tego samego kościoła, ale szanuję Boga. Dlatego to jest bardzo istotne, jaką ja mam świadomość. Bo okazuje się, że w psychoonkologii odkrywamy to, że stan psychiczny człowieka, jego pogoda ducha, jego wiara jest bardzo silnym czynnikiem w procesie leczenia. Ci, którzy są załamani, nie mają żadnej nadziei, nie przeżywają wlewów albo naświetleń, bardzo ciężko to znoszą. Oczywiście, że dla tych, którzy mają wiele nadziei i wiary, również jest to bardzo trudne, bo to jest bardzo trudny proces, to jest trucie organizmu, bo chcemy wytruć te komórki. To jest bardzo trudne i nie jeden umiera. Ale ci, którzy mają uzdrowioną tą pogodę ducha,
mają chęć do życia. Okazuje się, że to jest niesamowity czynnik. I psychoonkologia dzisiaj stała się bardzo ważną dziedziną przy szpitalach onkologicznych. Moi koledzy poszli do pracy ze szpitala naszego i tam pracują koleżanki, gdzie właśnie to jest dziedzina bardzo potrzebna. Okazuje się, że podnieść na duchu, dodać nadziei. A kto ma, że bo taka piosenka, już nie pamiętam, kto to śpiewał, ale tak pamiętam, że spodobało mi się to, że śpiewa. Nikt nie ma takiej nadziei jak ja. To znajdziecie w internecie, to posłuchajcie. Pytanie, czy ty tak głośno mówisz też o tym? Z takim przekonaniem, że nikt nie ma takiej nadziei. A co jest twoją nadzieją? Kto jest twoją nadzieją? Jak ta nadzieja wygląda w praktyce, kiedy pojawiają się problemy? Biblia pokazuje, że nasza nadzieja to nie jest bujanie w obłokach. Jest bardzo konkretna. Ja wiem, co robię. Dwa poziomy nadziei. Używaj po trosze wina, a nie, ze względu na żołądek, czyli leczę się. Szukam sposobów na leczenie. Wieczny. Tak jak ten chłopak powiedział, w niebie się nachodzę, tak samo tutaj. Bo choć ten zewnętrzny człowiek niszczeje, zdaje sobie sprawę, na tę chorobę, która się nazywa starość, nie ma mocnych. Nie ma kremów na to. Chociaż jednak kosmetyka sugeruje, że niby tak. No, niech tam. No nie ma. Nie ma. Po prostu tak, jakby nie wierzył, nie modlił się, jakie by nie miał dary duchowe uzdrawiania, to chyba w tej dziedzinie nie ma daru uzdrawiania od starości. Niestety, a starość na czym polega? Nie na tym, że tylko się skóra marszczy i człowiek coś tam zapomina. Jest masa innych czynników sprzyjających temu, że powoli gaśnie. I tutaj jest potrzebna adaptacja. Że coś wcześniej robiłem, tego nie dam rady zrobić, a chciałbym, a życie chyba nie ma sensu, bo już tego nie zrobię. I to jest rozterka. Ja pracowałem z ludźmi starszymi, 20 lat byłem przy domu opieki na Kujawskiej, gdzie byłem takim duszpasterzem starszych ludzi. To było cenne, to ja musiałem tutaj opowiadać wiele szczegółów niesamowitych doznań. Starsi ludzie, to jest ciekawa charakterystyczna rzecz, to jest taka. My żyjemy, biegamy raz, dwa, a taki starszy gość po 90 mówi, brać, życie jak sen przeminęło. Jak to jak sen? 90 lat, człowieku, to były różne... Jak sen? Przyjdzie taki moment, że to wszystko, nad czym się trudziłeś, biegałeś, zamieszanie, w pewnym momencie przestanie mieć znaczenie. Ty spojrzysz wstać i zobaczysz jak sen. Dlatego apostoł Paweł mówi, że zewnętrzny człowiek niszczeje, ale coś możesz wybrać. Możesz zadbać o wewnętrznego człowieka. I że będzie tak, jak młoda dusza zamknięta w klatce starego ciała, która tylko czeka, jak apostoł Paweł. No, ja czekam, aż ta klatka zostanie otwarta i ta moja dusza poleci zdrowa, silna, młoda, wieczna do mojego Boga. A tam jeszcze na miarę tej wieczności mojej duszy dostanę ciało tak samo wieczne. O czym nawet nie wiem jeszcze, jak będzie fajne. Ale to jest właśnie to, że zewnętrzne niszczenie, ale ten odnawia się. Dlaczego? Bo mam nadzieję, że... I tu jest sens. Zobaczcie, tu jest ukryty sens tego cierpienia. Zmagania się z chorobą, ale służenia Panu. Bo do tego za chwilę dojdziemy, że bardzo ważna jest przemiana kierunków myślenia i motywacji w naszym życiu, żeby było skuteczna pomoc sobie samemu, kiedy walczę z chorobą i temu, kto choruje. Ale właśnie to, że mam konkretny cel. Ja wiem, dokąd zmierzam. Do wiecznej nagrody. Nieznaczny chwilowy ucisk przynosi mi przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Jak to nieznaczny? Jak cierpimy, minuta to jest jakby miesiąc leżał. Sekundy chęci picia, pragnienia, jakbym, nie wiem, godzinami nie pił. Zawsze przeżywamy to w inny sposób, inaczej mierzymy to. Ten, kto cierpi, jemu się czas wydłuża. Jak jesteśmy szczęśliwi, to boimy się, że to wszystko ucieka. No dobrze, dwa dni żeśmy spędzili, fajnie było. To już dwa dni minęły, bo fajnie było. Szybko przeleciało. Powiedzmy, ach, tęsknimy do tego, co piękne, szybko się kończy, łatwo tracimy. Coś, co trudne, przeżywamy, chociaż długo nie musi trwać. Ale apostoł Paweł mówi, słuchaj, jakikolwiek by nie był ucisk tego życia, to w porównaniu z wiecznością zobaczysz i sam powiesz, nieznaczny. Tak jak ten dziadek mówi, bracie, jak sen. Jak to jak sen? 90 lat! Jak sen? Nie? I dobrze, bo Pismo Święte mówi, nie będzie się wspominać dawnych rzeczy. Słuchajcie, to piosenka Sojki naprawdę będzie bardzo adekwatna. Niech się święci
cud niepamięci. Naprawdę w niebie. Bo pytanie, zobaczcie, ile nasza pamięć robi nam kłopotów. Co mówiliśmy wcześniej. Ile ładunków pozytywnych, a negatywnych emocjonalnych przyjąłeś w swoim życiu? Jak wspominasz, ile rzeczy wraca? Smutnych, trudnych. Przejdziemy do nowej rzeczywistości. Nie będzie tych ładunków. Zostaniemy oczyszczeni z tego wszystkiego. Nie będzie się wspominać, że miałem trudne dzieciństwo, że był przykry wypadek, że mnie ktoś prześladował, że miałem kłopoty, że odniosłem porażkę. Nie będzie się tego wspominać. Otrze wszelką łzę. To jest niesamowita nadzieja. I to jest właśnie ten poziom nadziei wiecznej. Czy rozumiecie tego Piotrka, któremu się oczy świecą, że umrze i przed śmiercią mówi ciotce, ja się nie boję, tylko proszę, żebym umarł przez sen. Mówisz i masz. W ciągu tygodnia matka wstaje, dotyka, on nie żyje. Bo myślała, że obudziła się, że on nie chrapie, nie charczy, bo musiała go przekładać często w nocy na bok. Nie charczy, podchodzi, zimna głowa, ciepły brzuch. To znaczy, że teraz odszedł. Pan Bóg wysłuchał westchnienia. Przez sen odszedł. Także to jest to, że pielęgnowanie wiary to nie jest naukowe doświadczenie. To trudno jest jakby udowodnić coś. Naukowo możemy powiedzieć, że pewna grupa ludzi w taki sam sposób myśli. I to jest powtarzalne. I możemy opowiedzieć o pewnej naukowości. Ale samo sposób myślenia, co tu się dzieje w tym momencie, czym jest wiara w tym momencie, no to jest zamknięte przed nami. Ale tak jest. To jest doświadczenie ludzi wierzących. Że ja wiem, komu zawierzyłem i wiem, dokąd zmierzam. I mam, widzę sens mojego życia. Jaki? Że są uciski, które widać są nieznaczne. Chociaż cierpię, boleję, płaczę, to mnie boli, straty ponoszę, ale ja wiem, komu zawierzyłem. I ta świadomość daje mi sensowność tego, że to wszystko jest czemuś przydatne. I ja dziękuję Bogu nawet za to cierpienie i trudność. Paradoksalnie jest to takie, że jak otworzycie jeden z psalmów, to przeczytacie. Boże mój, dziękuję Ci, że mnie upokorzyłeś i doświadczyłeś. To jest niesamowite, co to? Psalmista dziękuje za cierpienie, które zadał mu Bóg? Tak, bo jak spojrzysz na to z tej właśnie perspektywy nadziei wiecznej i przeżywania i rozumienia doczesności, to zobaczysz, że wszystko w życiu dzieci Bożych wierzących ludzi ma sens. Nawet nasze błędy, które uważamy, że były bez sensu. Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu, że przekuje na to, że wyciągniesz właściwe wnioski, błogosławione dla ciebie i dla tych, którzy się z tobą zetkną. Bo poczują, tak jak od Piotrka, pogodę ducha. Ludzie kochani, skąd taką równowagę mieć w takiej sytuacji? No to jest właśnie cud wiary w Jezusa Chrystusa, żywego Zbawiciela, bo to, co zawsze podkreślam, my nie jesteśmy wyznawcami martwego bohatera. Martwych bohaterów to mamy w całym poczecie bohaterów narodowych. Cześć i szacunek, poświęcali się, oddali życie za to, żebyśmy mieli niepodległość. Ale to są martwi bohaterowie. Możemy jakieś tam wnioski wyciągnąć, jak oni tam działali. Ale my z Jezusem mamy do czynienia z żywym Zbawicielem. Nie dzieciątkiem Jezus u matki na ręku. Nie przybitym człowiekiem do krzyża, który nic nie jest w stanie zrobić z tej perspektywy. Żywym Zbawicielem, który usiadł po prawicy tronu Ojca. I obiecał, że on stamtąd przyjdzie, bo teraz pracuje. Pracuje. A wiecie, co on robi? Ewangelia Jana 14 rozdział. Idę wam przygotować miejsca. Dlaczego tak długo nie przychodzi? No tylu chrześcijan, że tyle miejsc trzeba przygotować, że kawał roboty jest. No nie wiem, czy akurat tak, no. Ale powiedzmy, jakiś nam rachunek ekonomiczny z tego wychodzi. W każdym razie jest tak, że Jezus przygotował miejsce i przyjdzie w swoim czasie. I to jest nasza wiara, że my nie mamy do czynienia z ideologią, której twórcą jest martwy bohater i my teraz dla podtrzymania tradycji, jakiejś informacji powtarzamy te rzeczy. Nie, nie. Ten bohater jest wciąż żywy. I to jest właśnie autentyczność Słowa Bożego w XXI wieku. Dlatego, że ten żywy bohater mówi przez swojego żywego ducha poprzez Słowo Boże. I odkrywamy w XXI wieku, że to jest prawdą. Że odpowiada na moje potrzeby w tym czasie. Dlaczego? Bo masz do czynienia z żywą osobą. Nie z historią, że musisz teraz się zastanawiać, co tam wyszło, jak, kiedy. Nie, nie, nie. Wciąż mówi do mnie. Kiedyś się spotkamy z ludźmi z innych epok. Każdy z nas opowie, że on to zrozumiał wtedy, bo dla każdego z nas słowo było żywe w każdej epoce, bo jest ponadczasowe, a wiara daje prawdziwe życie.
I tutaj patrząc dalej, dwa poziomy nadziei. Ignacy Loyola powiedział takie znamienne słowa, które dzisiaj przenikały wielokrotnie, ale one, treść jest niesamowita. Módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga. To jest właśnie ta gorliwość. To jest to, że Panie, Ty masz moc, Ty stworzyłeś niebo i ziemię. Ty otwierałeś oczy ślepym, podnosiłeś, stawiałeś na nogi chromych. Ty wskrzeszałeś zmartwych. Boże Święty, błagamy Cię. Prosimy Cię o Twoją ingerencję w tą sytuację. Ty masz tę moc. Niech się dzieje Twoja wola. Ach, pomodlili się. Co robimy? Idziemy do Krystyny, ona choruje, musimy jej pomóc i tak dalej. Ale przecież modliliśmy się. No dobrze, to zostawiliśmy Bogu jego działanie, a my mamy swoje. Róbmy to, co do nas należy. Czyli równowaga życia. Módl się tak, jakby wszystko od Boga zależało. Idę do lekarza i z nim rozmawiam o operacji. A ktoś by pytał, no po co, przecież Pan się modlił. No to modliłem się między innymi o Pana, Panie chirurgu. Żeby Panu się ręce nie trzęsły, powiedzmy, nie? Możemy i tak powiedzieć, nie? Nie trzęsą się chyba. W każdym razie to jest to, że robię wszystko, co w mojej mocy. Panie, i przychodzisz mówisz, Boże, tyle zrobiliśmy. Może to jest tylko 5 chlebów i 2 ryby. Czy starczy? Jezus mówił nam już, starczyło? Pamiętacie historię. Czyli czy ma znaczenie, jak wielką siłę możesz Bogu przynieść? Jak wielką materię możesz Mu pokazać? Jak wielkie zaangażowanie? Czy Bóg przelicza i waży Twoje wysiłki? Bóg patrzy, miarą Twojej wiary często jest zaangażowanie Twojego wysiłku. Że On może być i wydaje Ci się, jestem bezsilny. To wykracza poza mnie. Wystarczy. To wykazuje Twoją wiarę, a resztę zostaw Bogu. I wtedy opowiadamy o cudach. I sami mówimy, że wiem, że się skończyło coś. Nie dałem rady, ale Bóg mi pomógł.